Przed nami premiera filmu Doctor Strange w Multiversum Obłędu. Jest to dobra okazja, aby przypomnieć, jaką drogę przeszedł Doctor Strange od swojego pierwszego filmu przez występy gościnne w Thorze Ragnarok, Avengers Infinity War, Avengers Endgame i Spider-Manie No Way Home. Nasze omówienie podzielimy na dwie części. W pierwszej zmierzymy się z filmem z 2016 roku, natomiast w drugiej części podsumujemy sobie pozostałe występy Strange'a w filmach grupowych. Jest ze mną Radek. Cześć wszystkim. Doctor Strange jest dla mnie bardzo szczególnym filmem, bowiem od tego seansu zacząłem się w ogóle interesować MCU i regularnie oglądać filmy. Przed premierą tego filmu, owszem, coś tam oglądałem z Marvela, ale jakoś nie szczególnie uważnie, nigdy to nie było takie bardzo poważne zainteresowanie. Raczej oglądałem te filmy przy okazji, jak leciały w telewizji, albo gdzieś, nie wiem, z wycieczką szkolną szliśmy na jakiś film, to oglądałem jakieś, ale nawet nie jestem w stanie sobie sięgnąć pamięcią i przypomnieć, jakie to były tytuły. Pamiętam, że oglądałem pierwszego Ironmana kiedyś w telewizji i bardzo mi się podobał, ale nigdy to nie było takie bardzo duże zainteresowanie tym światem. I dopiero zwiastuny do Doktora Strange'a, które widziałem w kinie, zachęciły mnie do tego, aby ten film sprawdzić, bo zapowiadały one kapitalnie zrealizowane, świetne, niezwykłe widowisko. Pamiętam te sceny zwiastuna, które prezentowały taki multiwersalny trip Strange'a albo też ucieczkę Strange'a i Karla Mordo przez wymiar lustrzany. Oni uciekali wtedy przez Kai Siliusem i to wtedy zrobiło dla mnie fenomenalne wrażenie. Te wszystkie efekty, to jak to miasto się składa, takie figury geometryczne. Dla mnie to coś było naprawdę wow, coś szalonego. I pamiętam, że po tym filmie byłem absolutnie zachwycony nim. Pamiętam, że pobiegłem do domu, dałem od razu mu 10 na 10 i serduszko na Filmwebie. I potem zacząłem sobie powtarzać te wszystkie filmy od pierwszego Ironmana poprzez kolejne filmy. I dzięki temu nabrałem takiej perspektywy, mogłem sobie porównać te filmy między sobą. I oczywiście ocena Doktora Strange'a systematycznie spadała, ale ciągle uważam, że to jest bardzo dobry film. Bardzo dobry, jeżeli chodzi o origin postaci, jak i jeżeli chodzi o jego realizację tego filmu. Jest to film z 2016 roku, mamy rok 2022, a te efekty specjalne ciągle robią na mnie wrażenie, więc można powiedzieć, że się dobrze zestarzały. A ty jak oceniasz ten pierwszy film z 2016 roku? Tak, ja zacznę od tego, że większość ludzi tak naprawdę uważa, że ten film to jest trochę cofnięcie się MCU w rozwoju. Tak jak powiedziałeś, ten film wyszedł w 2016 roku i przedstawia nam taki, można powiedzieć, bardzo standardowy origin bohatera. Większość ludzi pamiętam, że porównywało go i chyba nadal porównuje do pierwszego Ironmana, który, przypomnę, miał swoją premierę w 2008 roku, 8 lat wcześniej. I spotkałem się nawet z takimi opiniami, że to jest identycznie ten sam film, tylko mamy technologię przełożoną na magię. I powiem szczerze, że nigdy nie rozumiałem tych słów krytyki, to znaczy dla mnie to był zawsze bardzo dobry film, bardzo fajnie przeprowadzony origin bohatera, w ogóle nakreślony jego charakter. Tak jak wspomniałem, efekty specjalne nadal robią robotę, to nadal bardzo dobrze wygląda. Ja też pamiętam, że kiedy pierwszy raz obejrzałem ten film, to w ogóle byłem zachwycony wszystkimi tymi efektami magicznymi, kiedy kształty zmieniały się, kiedy całe, że tak powiem, powierzchnie zmieniały się w te geometryczne kształty. I powiem szczerze, że nadal jestem wielkim fanem tego i nadal uważam, że jest to jeden z bardziej kreatywnych filmów całego MCU pod tym względem. Także ja jestem fanem tego filmu, można powiedzieć, od premiery aż do dzisiaj i chyba na tle fanów MCU to raczej mój pogląd się raczej wybija w tą bardziej pozytywną stronę. Rozłóżmy sobie, Radku, ten film na części pierwsze. Zacznijmy sobie właściwie od pierwszych scen tego filmu. One prezentują Kai Siliusa i jego towarzyszy, którzy są fanatykami religijnymi i odchodzą od tego, co uczyła ich przez lata starożytna. I mam takie wrażenie, i myślę, że nie jestem w tym wrażeniu odosobniony, że Kai Silius jest tak naprawdę zmarnowanym antagonistą. Bo mamy w tej roli Madsa Mikkelsena, który jest fenomenalnym aktorem, ale on za bardzo nie miał okazji, żeby się wykazać w tym filmie. Bo tak naprawdę jego rola jest sprowadzona właśnie do takiego fanatyka religijnego, który co jakiś czas rzuca takim tekstem, że no, chciałby się połączyć z Dormammu, że chciałby żyć wiecznie, stworzyć z nim jedność w świecie poza czasem. I czasami naparza tymi zaklęciami, czy czasem się biją za pomocą tych czarów magicznych. I w sumie na tym się jego rola kończy. O wiele ważny z punktu widzenia fabuły jest Dormammu, który właściwie jest zaprezentowany w krótkich urywkach przez 2/3 filmu, mamy tylko takie wspomnienie o tym Dormammu. Natomiast wszyscy pamiętamy tą scenę w finale, tą jedną bardzo udaną scenę w trzecim akcie,
Myślę, że wszyscy to zapamiętali po tym seansie, kiedy Doktor Strange idzie do Dormammu i składa mu propozycję nie do odrzucenia. Jak od strony złoczyńców oceniasz ten film? Jak byś go ocenił, porównując go do innych filmów MCU pod tym kątem? Znaczy tak, jeżeli chodzi o Kaecilius'a, uważam, że jasne, było go mało, może nie wybrzmiał do końca, ale podoba mi się to, że z jednej strony on jest tak jak Mordo w tym filmie, on jest taki bardzo fizyczny też w tych zaklęciach. To znaczy nie jest jak Strange. Strange raczej nie umie się bić, nie umie wykorzystywać tych zaklęć, nazwijmy to, żeby wspomagać się w walce takiej fizycznej, jak na przykład Mordo właśnie czy Kaecilius. On raczej bazuje na swojej wiedzy, na magii. Kaecilius, jak i Mordo wykorzystują ją, żeby wspomagać się fizycznie. To znaczy tworzą swoje bronie, wykorzystują pewne artefakty do wspomagania swoich umiejętności, więc wydaje mi się, że to też dużo mówi o tym bohaterze, tym bardziej, że tutaj znowu porównując do Mordo, obaj są uczniami przedwiecznej, więc możemy sobie wywnioskować, że ona w ten sposób ich uczyła. Także myślę, że pewien unikalny, specyficzny styl, w jakim się posługuje magią, też trochę o nim mówi, jakim jest typem człowieka, że jest bardziej wojownikiem niż mędrcem, o tak bym to nazwał. Ale ja bardzo podzielam jego obawy i jego motywacje w tym filmie, bo tak jak pamiętasz, on bardzo chce się połączyć z Dormammu z tej racji, że on nie chce umrzeć, czy on nie chce się zestarzeć, a Dormammu, tak jak przynajmniej Kaecilius twierdzi, oferuje życie wieczne. I myślę, tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo. On to robi nie ze swoich egoistycznych jakby motywacji, tylko on to wykłada w ten sposób, że śmierć jest zniewagą. Śmierć jest ogromnym cierpieniem i on chce uniknąć tego cierpienia nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla całego świata. Że on się nie może jakby pogodzić z tym, że czas jakby nas wszystkich prędzej czy później zabije. Że on postrzega właśnie czas, który upływa, jako największego wroga. I odpowiedzią na właśnie ten problem jest Dormammu, który oferuje świat poza czasem i połączenie się w taką jedność, która no, de facto jest cierpieniem, jak się potem okazuje, ale w swojej jakby koncepcji jest to dosyć interesujące, że on jakby nie tylko chce to zrobić dla siebie, ale chciałby zrobić to dla całego świata. I tam jest taka jedna bardzo interesująca kwestia wypowiedziana właśnie przez Mikkelsena, kiedy Doktor Strange pyta Kaecilius'a, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego w osiągnięciu swojego celu mordowałeś niewinnych ludzi. On mówi, że oni są jakby, ich ofiara jest niczym, ich śmierć jest tylko niewielkim cierpieniem w obliczu cierpienia, jakim jest śmierć całego uniwersum. On mówi właśnie o tym, że na przykład Ziemia jest uzależniona od tego, że świeci słońce, kiedyś to słońce zgaśnie i wszystko w tym naszej galaktyce umrze. I że tak naprawdę ten czas, w który jest nam dany na świecie, w uniwersum, w dowolnym miejscu, w tym multiversum, jest skończony. I Dormammu jest właśnie odpowiedzią na to, że oferuje właśnie taki świat, w którym no, nie ma problemu upływającego czasu. I dla niego to jest jakby taka najważniejsza motywacja. Może nie dla siebie, ale on widzi jakby zagrożenie znacznie większe. Jakby widzi, że ten upływający czas jest cierpieniem nie tylko dla niego, ale też dla całej ludzkości, dla wszelkiego istnienia. Tak, dokładnie, zgadzam się z tym i właśnie ta jego obawa, właśnie nie tylko o siebie, tak jak mówisz, ale o ludzkość i to widmo śmierci tak naprawdę, które przeraża i jego, i wielu z nas tak naprawdę, umówmy się, wielu ludzi boi się śmierci, to jest coś, z czym się naprawdę łatwo utożsamić i jakby z jego punktu widzenia on jest tak zwanym bohaterem swojej własnej historii i dobrze wiemy, że tacy złoczyńcy działają najlepiej. Ci, którzy naprawdę wierzą, że to, co robią, to jest dobre. I ci, którzy właśnie, tak jak mówisz, nie chcą tego zrobić tylko dla siebie, ze swoich egoistycznych pobudek, ale chcą właśnie w swoim mniemaniu zbawić świat. Przecież tak samo działał Thanos, między innymi, który jest uważany powszechnie za najlepszego antagonistę MCU. Tak. Więc wydaje mi się, że pod tym względem można mu nawet trochę kibicować. Oczywiście pamiętajmy, że to jest zły, który zabijał ludzi i po trupach do celu, więc
więc mam, wiecie, musi być wskazane, że to jest ten zły, którego trzeba powstrzymać, ale jednocześnie całkowicie zrozumiałe są jego pobudki i widzimy, że no, przynajmniej w jego logice to ma jakiś sens. Tak jak wspomniałeś, drugim antagonistą jest Dormammu i mi się bardzo podoba, że on jest właśnie podbudowywany przez cały film, że jest o nim mówione, że są jakieś tam drobne przejawy jego działalności, jak chociażby te znaki, które noszą Caecilius i jego wyznawcy na czołach i który ma przedwieczna. Natomiast jakby sam Dormammu dopiero się pojawia właśnie na koniec i podoba mi się, że jest pokazany jako ta wielka siła, której Strange właśnie magicznie, fizycznie nie byłby nigdy w stanie pokonać, a przynajmniej nie na tym etapie. I jestem wielkim fanem tego rozwiązania, że to było pierwsze w ogóle tego typu rozwiązanie w MCU i jeżeli dobrze pamiętam, teraz to chyba jedno z dwóch w ogóle, gdzie bohater nie pokonał swojego wroga w walce fizycznie, tylko musiał go przechytrzyć. I tutaj właśnie mamy tego Strange'a, który proponuje ten układ. I to jest w ogóle bardzo fajnie zrobiona scena, bo kiedy pierwszy raz to oglądałem, to miałem takie, nie no, jakby Strange nie może umrzeć, ale kiedy po raz pierwszy no, umarł tam, miałem takie, że zaraz, jakby o co tu chodzi? Jakby co się właśnie stało? Przecież to jest główny bohater filmu, on nie może teraz umrzeć, tak? I mamy to cofnięcie się i mamy znowu powtórzoną scenę. I dopiero wtedy, wiesz, zrozumiałem, że aha, coś tu jest nie tak, że wykorzystał ten czas i uwielbiam też minę Dormammu, kiedy Dormammu zrozumiał, że coś jest nie w porządku, kiedy on jakby instynktownie chce powtórzyć ten dialog, który był przed chwilą i nagle się orientuje, zaraz, coś jest nie w porządku, przecież już to mówiłem. I uważam, że to jest w ogóle najlepsza scena tego filmu i jedna z najfajniejszych scen w całym MCU. I ja wiem, że ludzie też tam mają argument, że kurczę, przecież ta umowa jest kretyńska i że Dormammu mógłby tak po prostu ją złamać, ale jakby w tej konwencji i na potrzeby tego filmu i w ogóle jakby lekko przymrużając oko, no bo to jednak jest film superbohaterski, uważam, że ta scena działa bardzo dobrze i tak jak mówię, jestem wielkim fanem tego, że tu nie było wielkiej walki na czary, gdzie Strange w końcu wygrał, bo nie wiem, rzucił lepszy czar, tylko że musiał przechytrzyć swojego przeciwnika, tym bardziej, że jakby sposób czy broń, którą zastosował, kamień czasu, jest też podbudowywany przez cały film i jest taką naturalną opozycją, prawda? Tutaj Dormammu jako istota, która jest poza czasem, która oferuje nieśmiertelność czy długowieczność, a tu Strange, który ma ten kamień czasu, który manipuluje właśnie czasoprzestrzenią i to jest bardzo fajna taka na zasadzie opozycyjnych sił. Oglądałem ten film przedwczoraj i z takim zamierzeniem, że wyłapię jak najwięcej rzeczy, które mogą się przydać potem w ocenianiu sequela, czy w ocenianiu drugiej części. I ta walka z Dormammu, oprócz tego, że zgodzę się z tą, że jest jedną z lepszych, czy jedną z najlepszych scen w ogóle w całym MCU, to ona robi taką jedną dosyć istotną rzecz. Potem jak będziemy sobie omawiać rolę doktora Strange'a w Infinity War, to Doctor Strange w Infinity War jest już takim pełnokrwistym magiem, jest Sorcerer Supreme, jest tym no, najwyższym magiem i on dysponuje bardzo dużymi możliwościami, zarówno no, przede wszystkim możliwościami magicznymi, zna już te wszystkie sztuczki, zna możliwości obrony, które wykorzystuje zresztą w spektakularny sposób walcząc z Thanosem i pewna część widowni ma z tym problem, że jest taki przeskok pomiędzy pierwszym filmem, a tym filmem Avengers 3, gdzie Doctor Strange nagle ma taki power up, jest taki zdecydowanie lepiej wyszkolony, ma zdecydowanie większą wiedzę względem jedynki. A tak sobie pomyślałem, że ta walka z Dormammu to była dla niego taki fenomenalny trening, fenomenalne ćwiczenie, bo tak jak wspomniałeś, on tam jest mordowany wielokrotnie. Ta scena trwa z, nie wiem, z półtorej minuty, z dwie minuty. To można potraktować jako taki skrót najbardziej efektownej śmierci doktora Strange'a zadane przez Dormammu. Ale to ta pętla czasu mogła trwać bardzo, bardzo długo. Mogła trwać tygodnie, miesiące, lata. No nie, my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się zorientować, bo to jest świat poza czasem. Więc on walcząc z tym Dormammu, no siłą rzeczy mógł się również szkolić w tej walce. No on czasem udaje mu się odeprzeć ataki Dormammu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę przy seansie, że on na początku się broni tą tarczą, ginie. Potem cały czas ginie na różne spektakularne sposoby, a już na sam koniec, kiedy udaje się Dormammu przekonać, to on tam walczy za pomocą tych tarczy,
chroni siebie, także nie udaje mu się temu Dormammu pokonać tego Strange'a. I potem on wychodzi do Avengers 3 i dzięki temu, że spotkał się z tym Dormammu, że miał możliwość się z nim zmierzyć na różne sposoby przez bardzo dużą ilość upływającego czasu w tej próżni, to był w stanie wejść właśnie na ten wyższy poziom. Tak, dokładnie. Tutaj zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, ale ja też lubię podkreślać coś, o czym chyba ludzie zapominają dzisiaj, a co moim zdaniem jest absolutnie fenomenalnym motywem w tym filmie. To znaczy, kiedy Doktor Strange jeszcze się uczy w tym klasztorze w Kamar-Taj i mamy pokazane, że Strange, nazwijmy to, uczy się fizycznie w dzień, a w nocy, kiedy jego ciało odpoczywa, to on jako ten duch astralny czyta dalej książki. I mam oczywiście podkreślić. Tak, też na to zwróciłem uwagę, to tak, jest fenomenalne. Tak, to jest super, nie? Że Strange jest tak głodny wiedzy, że on nawet kiedy jego ciało śpi, to on nadal się uczy, nie? I jeszcze mamy podkreślone, że on ma tą fotograficzną pamięć. I to jest tak genialne, przecież ten człowiek może tyle zapamiętać, tyle się nauczyć, tak robić tak szybkie postępy, co też jest chyba podkreślone w filmie, że on robi dużo większe postępy niż jakikolwiek uczeń przed nim. I wydaje mi się, że jakby nawet czasowo, tak? 2016 Doctor Strange, Infinity War 2019, 3 lata. Przecież gdyby on każdej nocy przez te 3 lata czytał sobie kolejne te książki, to jest jakby zupełnie logiczne, że on parę poziomów wbił, prawda? Wyżej. Tak, szczególnie, że jako najwyższy mag miał dostęp do tych wszystkich ksiąg, które dostał w spadku po starożytnej, więc można jakby uznać, że offscreen to wszystko przeczytał i się tego wszystkiego nauczył. Powtórzyliśmy sobie ostatnio ten film, ja oglądałem go przedwczoraj i zaskoczyło mnie to, ile razy w tej części pierwszej jest nawiązań do multiversum. To słowo pada wielokrotnie. Ja wówczas jak oglądałem ten film za pierwszym razem, czyli w kinie, no nie zwróciłem aż tak na to uwagi. Dopiero teraz, jak sobie go powtarzałem przed częścią drugą, no to słowo pada w bardzo wielu różnych kontekstach. Zasugerowane jest wręcz, że moce magiczne właśnie pochodzą z multiversum, z energii z innych wymiarów. Myślisz, że to była na tym etapie w 2016 roku taka ekspozycja rzucona w stronę fanów, aby nie zadawali pytań? Czy rzeczywiście to kiedyś zostanie podjęte jako temat tego, że moc, którą ma Strange, ma swoje konkretne źródło, które może na przykład ulec wyczerpaniu? Wiesz co, ja powiem szczerze, nawet byłem trochę zdziwiony, właśnie kiedy oglądałem materiały promocyjne do Multiverse of Madness, że Strange jest taki całkowicie zaskoczony tym multiversum, bo wydawało mi się, że właśnie po tym pierwszym filmie, gdzie oczywiście to też trochę na inne zasady działało, ale kiedy starożytna przedwieczna wysłała go w tą mini podróż po multiversum, to wydawało mi się, że dla niego ten koncept nie będzie wcale taki obcy, że on, okej, nie będzie ekspertem w tej dziedzinie, ale że będzie wiedział, że coś takiego jest, że kiedyś widział kawałek, no i nie będzie takim kompletnym laikiem w tym temacie. Właśnie nie wiem, czy do końca mieli pomysł wtedy na to, czy wiedzieli, że to pójdzie w tym kierunku, w jakim to idzie wszystko teraz, ale faktycznie jakby tego multiversum jest sporo i sama ta właśnie podróż Strange'a po tych dziwnych, nawet nie wiem jak to nazwać, wymiarach, planach rzeczywistości z początkowej fazy filmu, to jest też jedna z moich ulubionych scen w ogóle w całej tej produkcji. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o moce Strange'a, ja bardzo lubię motyw, który pojawił się w komiksach, bodajże w 2018 roku, koło tej daty, gdzie okazało się po raz pierwszy, że moc Strange'a ma jakieś konsekwencje, że to nie jest tak, że ona się bierze znikąd. I oczywiście to nie było tak, że Strange, nie wiem, nałożono na niego jakieś wielkie ograniczenia od tamtej pory, ale pokazano, że jednak, żeby ta moc istniała, coś się musi dziać. Nie będę już tu wchodził w szczegóły, ale bardzo bym chciał, żeby też się okazało, że tutaj może nie to, że Strange będzie musiał ograniczać się w rzucaniu czarów, ale żeby też zrozumiał, że to nie jest tak, że może sobie wymazywać pamięć o jakiejś imprezie komuś zupełnie bez żadnych konsekwencji, tylko że jednak no ma to, każdy czar ma znaczenie i że nie może sobie tym szafować jak chce. Tak, wspaniale, że o tym powiedziałeś, bo właśnie chciałem przejść do wątku Mordo, bo Baron Mordo w tym filmie jest takim człowiekiem, który ma bardzo konserwatywne poglądy, jeżeli chodzi o moce magiczne. I to jest bardzo interesujące, bo on najpierw zachęca tą przedwieczną do tego, żeby tego Strange'a jednak przyjąć, bo on może być pożyteczny, może się przydać w tej wielkiej magicznej walce. Potem jak ten Strange jest już odpowiednio wyszkolony, no to staje
cię takim, nie chcę powiedzieć antagonistą albo konkurentem, ale osobą, która, której działaniami on się po prostu fundamentalnie nie zgadza. Mimo tego, że był jego zwolennikiem na początku, potem stają po dwóch różnych stronach barykady czy interpretacji tego, co wolno albo nie wolno. Ostatecznie w jedynce jest to wielkie zagrożenie, jakim jest Dormammu, jakim jest Mroczny Wymiar i Ziemia jest już właściwie w trakcie konsumpcji przez Dormammu i tylko za pomocą odwracania czasu jesteśmy w stanie po prostu ją uratować. I Mordo się na to, nie chcę powiedzieć, że godzi, ale uczestniczy w tym. Pomaga Strange'owi, pomaga Wongowi w tym, aby pokonać Dormammu, wysłać Kaecilius'a do Dormammu i zlikwidować to zagrożenie. Ostatecznie się to udaje, ale wówczas on odchodzi i rzuca takim tekstem w kierunku Strange'a, że za błędy trzeba zawsze płacić, że każda ingerencja w to kontinuum czasowe ma konsekwencje. I tak sobie pomyślałem, że w jedynce tego nie widzimy, w Infinity War tego nie widzimy, w Endgame tego nie widzimy, jaką cenę trzeba zapłacić za to, żeby ten świat uratować, żeby tam namieszać w multiversum, w czasie. Jakby Strange cały czas to robi. Nawet w najnowszym Spider-Manie tam dzieją się takie rzeczy, że no bez wątpienia one zaburzają tą równowagę w tym multiversum. I nie mamy nigdzie pokazane tego kosztu, jaki musi Strange ponieść. I jak uważasz, czy właśnie w tym filmie, w tym Doktorze Strange'u 2, właśnie wyjdzie na jaw to, że te wszystkie zaklęcia, które on rzuca w dobrej wierze, na przykład żeby uratować Ziemię, a w Avengers Infinity War rzuca, żeby uratować po prostu no, połowę świadomego życia we wszechświecie. Czy on się na etapie drugiego filmu będzie właśnie zmagał z tymi kosztami, o których mówił Mordo? Bo to mnie jakby niezwykle interesuje. Znaczy wiesz co, zanim o tym, to jeszcze tak dosłownie sekundkę o tych konsekwencjach, bo wydaje mi się, że akurat w Endgame i w Spider-Manie są konsekwencje, tylko jakby nie dla Strange'a. Bo zobacz, że w Endgame Avengers tym razem również manipulują z czasem, no i potem przybywa Thanos z innego wymiaru. Mamy walkę, no i Tony Stark ginie. Natomiast w Spider-Manie, no wszyscy zapominają o Peterze Parkerze, więc też dla niego są jakieś konsekwencje, ale Strange jest tym lucky gościem, który cały czas jakoś omija te konsekwencje. No ja przyznam szczerze, że nawet bym chciał, żeby tutaj w dwójce to właśnie Strange zawinił. Moja osobista teoria w ogóle jest taka, że w koszmarach, które będzie miał Strange, ktoś mu namiesza w głowie i on chcąc ratować świat, po prostu coś popsuje i będzie musiał potem to naprawić. Więc wydaje mi się, że cały film może być tego konsekwencją. A co do Barona Mordo, który właśnie po raz pierwszy nam wspomniał o tych konsekwencjach, ja lubię też porównywać jego i Strange'a do Ameryki. To znaczy Strange jest takim kowbojem, Jankesem, który tutaj nagina zasady i tak dalej. Jest taki bardzo brawurowy w używaniu tej magii, a Mordo jest takim, ma takie twarde południowe zasady. Jest taki jest bardzo nieugięty. Konserwatywny, jest taki bardzo zachowawczy. Jakby ma jedną wizję, według której należy postępować, się jej trzyma. Oglądałem ten jedynkę dosyć niedawno i jest tam scena, kiedy Starożytna już odchodzi, kiedy Starożytna umiera i za pomocą tych astralnych form ucinają sobie ostatnią pogawędkę Starożytna i Strange. I ona mówi, że Mordo jest bardzo silny i że ta siła jest imponująca, ale że jest właśnie taki stanowczy, taki konserwatywny. A Strange nie jest jakiś szczególnie silny, przynajmniej na etapie 2016 roku, ale w swojej mocy jest elastyczny. I on troszkę też postępuje jak Starożytna. Starożytna po to jakby czerpała moce z Mrocznego Wymiaru, żeby długo żyć, żeby tym wszystkim zagrożeniom, kataklizmom, które mogły się wydarzyć, zapobiegać. Więc dopuściła się rzeczy moralnie złej, ale żeby osiągnąć większe dobro. I jakby Strange doskonale to rozumie, że czasem trzeba dopuścić się takich rzeczy wątpliwych moralnie albo po prostu poświęcić coś, żeby uratować większą wartość. I on to robi na przykład w Infinity War, gdzie na przykład przegląda różnego rodzaju wersje potencjalnych przyszłości, korzysta z tego kamienia czasu i jest w stanie potem zaprojektować tą przyszłość, żeby ona się potoczyła dokładnie według tego scenariusza, w którym oni wygrywają. To jest jakiś koszt, tak? To jest ingerencja w multiversum. I jakby on zdaje sobie z tego sprawę, ale w ten sposób chroni większe dobro, jakim jest po prostu połowa istnienia
we wszechświecie. Więc on jest właśnie w tym interpretacji tych wszystkich praw bardzo elastyczny. Zdaje sobie sprawę z tego, że jego celem jest po prostu pomaganie ludziom, większemu, służba takiemu większemu dobru, nawet jeżeli trzeba po prostu niektóre rzeczy podjąć wątpliwe moralnie albo po prostu bardzo złe. Nie wiem, czy nasi widzowie i słuchacze wychwycili, ale wychodzi na to, że Mordo jest moralnie lepszym człowiekiem niż Strange. No, właśnie w tym nie poświęca nikogo, ale Strange przechodzi też pewną zmianę, o tym będziemy mówić w innych filmach, gdzie jest, nazwijmy to, dodatkowym bohaterem, gdzie jednak się uczy tego, że każde życie ma znaczenie i że nie większe dobro, tylko każde życie ma znaczenie. Ale wracając jeszcze na chwilę właśnie do wątku Mordo, mi nie pasuje tylko jedna rzecz w tej postaci, może nie w samej postaci, ale w wątku z nim związanym, mianowicie to była albo ostatnia scena filmu, albo scena po napisach, kiedy on odbiera komuś magię. I pamiętam, że miałem taką rozkminę po tym filmie, że kurczę, przecież gość nauczył się tego. To nie jest tak, że on dostał tą moc skądś, on się tego nauczył. Więc jak on mógł mu odebrać coś, czego on się nauczył? I może to będzie jakoś tam poruszone, jak to się stało, ale zawsze miałem takie, kurczę, przecież on się tego nauczył, tak? Jak czegoś się nauczysz, to masz to w głowie. Więc jakby korzystasz z tej magii, no bo umiesz z niej korzystać, a nie dlatego, no bo ją masz, nie? To nie jest Harry Potter, gdzie musisz być dzieckiem czarodzieja, czy tam musisz mieć jakieś specjalne geny, żeby być czarownikiem. No, teoretycznie tu się każdy może tego nauczyć, tak? W jakimś stopniu, po szkoleniu. Więc no, to mnie bardzo, bardzo boli, bo trochę wydaje mi się to nielogiczne. No, ale to jest jedna scena. No tak, moc to nie jest takie, nie wiem, skarabeusz, którego możesz nosić w kieszeni, który daje ci jakieś, nie wiem, jest twoim źródłem mocy, tylko tak jak powiedziałeś, twoim źródłem mocy jest twój umysł, to co się nauczyłeś, tak? Więc takie odbieranie komuś mocy też wydało mi się wówczas na tamtym etapie, jak to oglądałem, no jak to jest w ogóle możliwe. Ale potem przyszło WandaVision i finał, gdzie mamy po prostu wysysanie magii pomiędzy Wandą a Agatą i one sobie to robią raz jedna, raz druga. I mam z tym problem, tak? Bo wolałbym, żeby ta magia to były właśnie te umiejętności albo ta jakby energia, którą życiowa, którą masz w sobie, jakaś taka postawa moralna, niż właśnie taki, nie wiem, skill czy energia, którą możesz, nie wiem, odebrać komuś, bo no też mam z tym problem. No tutaj właśnie jeszcze w przypadku Wandy to była jakby ta jakby moc chaosu, którą ona się instynktownie posługiwała, ale wiesz, jakby no sam fakt, że ktoś ci odbiera moc, ale przecież ty nadal wiesz, jak brzmiało jakieś zaklęcie, więc teoretycznie nadal możesz je rzucić. I jakby no tu widzę taki wielki zgrzyt. I to jest w ogóle chyba mój największy zarzut do tego filmu, właśnie ten zgrzyt. I ja wiem, że to jest pierdoła, nie? Ale kiedy zaczniesz się na tym zastanawiać, to wychodzi ci taka wielka niespójność, której no jakby nie było od 2016 roku, czyli już trochę czasu minęło, no nikt nie wyjaśnił. Więc no nadal żyjemy z tym poczuciem, no. Myślę, że to było tak skonstruowane, żeby Mordo nadać po prostu konkretny cel, że on będzie teraz przypuszczał krucjatę na magów i nie może zaatakować Strange'a, to poszedł do jakiegoś maga, którego znamy, z którym mamy jakieś, nie wiem, relacje, czyli do tego Pangborna, i mu odebrał tą magię, i ta scena jest nielogiczna, ale pokazuje nam właśnie nowy status tego Mordo, czyli człowieka, który ze względu na swoje konserwatywne podejście do magii teraz będzie przypuszczał właśnie krucjatę przeciwko tym czarodziejom, będzie dbał o to, żeby ich było jak najmniej, żeby ta magia nie była nadużywana, żeby była nad tym kontrola. On na sam koniec mówi, że największym problemem jest to, że jest za dużo czarodziejów. I myślę, że on teraz będzie ustawiony w takiej sytuacji, no, że będzie po prostu prowadził swoją antymagiczną krucjatę. I teraz pytanie do ciebie w tym kontekście. Czy jego celem w drugim filmie będą inne warianty Doktora Strange'a? Czy jak uważasz, jak będzie poprowadzona ta postać w drugim filmie? To jest dobre pytanie, bo z jednej strony wydaje mi się, że jeszcze na etapie filmu Doktor Strange, pierwszego Strange'a, on tak jak Strange, tak jak Wong, nie za bardzo ogarniał, czym jest multiversum. Więc wydaje mi się, że może posiąść taką wiedzę,
Tylko zastanawiam się, czy to nie byłoby za dużo dla niego, tak? Czy to nie byłoby za duże wyzwanie, bo jednak w założeniu nieskończonego multiversum mamy też nieskończoną ilość Strange'ów. Chociażby jak widzieliśmy w What If, w czwartym odcinku, niektórzy są naprawdę potężni i wątpię, żeby Mordo dał radę takiemu Supreme Strange'owi, żeby dał radę mu odebrać moc, zabić go czy cokolwiek. Widzimy w zwiastunach, że działa on najprawdopodobniej w porozumieniu, czy jest członkiem jakiejś większej siły. Prawdopodobnie, czy tak jak spekuluje się w internecie, jest członkiem drużyny Illuminati, czyli drużyny bohaterów, która działa na przestrzeni multiversum, dogląda go, jakoś ustawia wydarzenia pod siebie. Powiem tak, gdyby wszedł w skład takiej grupy, to faktycznie miałby, że tak powiem, zasięg, żeby coś takiego robić, ale z drugiej strony myślę, że wtedy jego priorytety trochę by się przewartościowały, że jednak jeżeli otworzyłby się na tak wielki, no już nie świat, multiświat, to wydaje mi się, że jednak zabijanie czy odbieranie mocy Strange'om zeszłoby na drugi plan. Wydaje mi się, że teraz mi przyszło do głowy, że w sumie może jakoś to wytłumaczą, że on nie odbiera magii jako takiej, ale odbiera, nie wiem, potencjał jakiejś osoby do uczenia się magii albo do osiągnięcia jakiegoś poziomu w tych sztukach magicznych i wtedy przez to sam byłby silniejszy, na przykład można byłoby to tak wytłumaczyć. To by też troszeczkę podniosło jakby jego charakter jako antagonisty dla Strange'a, no bo jeżeli Strange, już sobie powiedzieliśmy, zaliczył power up, level up, to bardzo możliwe, że Mordo właśnie taką inną ścieżką również by podniósł swoje możliwości. No i wtedy, wiesz, byłby większym zagrożeniem dla Strange'a, o ile będzie w ogóle antagonistą, bo nie wiemy tego. Myślę, że to jest taka postać, która może być trochę takim czarnym koniem całego filmu. Jest taką dziką kartą, niewiadomą, bo może być jako niewygodny sojusznik, może być jako antagonista, a może okazać się, że obecnie ma zupełnie inne cele, że na przykład ten jeden wymiar albo ten jeden Strange już go nie obchodzi, bo jego horyzonty są znacznie większe. Na koniec chciałem zaproponować ci dyskusję o postaci Christine, bo jestem bardzo ciekaw, co zrobi z nią sam Raimi. Ona w części pierwszej Doktora Strange'a została bardzo mocno zraniona przez Doktora w pierwszym akcie filmu. To był ten moment, kiedy Stephen Strange uległ wypadkowi, miał rehabilitację, nie mógł się pozbierać, sprzedawał cały swój majątek. No i ona udzielała mu wszelkiej opieki, służyła mu wszelką pomocą i on ją w taki bardzo opryskliwy, taki niebywale arogancki sposób odtrącił ją od siebie. I doszło pomiędzy nimi, nie to, że to kłótni, ale Strange w tym całym swoim rozgoryczeniu, w gniewie, bardzo poważnie ją zranił, w związku z czym Christine od niego odchodzi. I potem ich drogi się rozchodzą. Doktor Strange wyjeżdża do Katmandu, do Nepalu, tam odbywa nauki i tam się toczy cała jego historia. I oni się potem spotykają w sumie na dwie sceny, czyli na te sceny, w których Christine musi uratować życie Strange'a, a potem próbuje uratować życie starożytnej. I oni tam mają możliwość chwilę ze sobą porozmawiać, czyli gdzie byłeś, co robiłeś, dlaczego jesteś właśnie w takiej formie, skąd się tutaj w ogóle wziąłeś. I na koniec odbywają taką krótką rozmowę, gdzie widać, że między nimi są ciągle żywe emocje, ale zarówno Strange, jak i Christine są na zupełnie innych etapach swojego życia, w zupełnie już innych relacjach. I jak sądzisz, czy wątek Christine będzie miał jakieś ważne rozwinięcie w kolejnych filmach? Bo to nie jest taka typowa love interest dla Strange'a, bo oni w tym momencie przeżywają poważny kryzys, czy właściwie są między nimi jakieś emocje, ale wydaje mi się, że może to być poprowadzone w ten sposób, że Strange ma już swoje życie, ma swoje obowiązki, a Christine być może jest już z kimś innym w związku, co jest tak troszkę sugerowane zarówno w tym pierwszym filmie, jak i w zwiastunach, gdzie mamy tą scenę, w której Christine bierze ślub z jakimś innym mężczyzną. Nie jest to w każdym razie Doktor Strange. Jak sądzisz, w jaki sposób ją wykorzystają w tym filmie? Mi się wydaje, że Christine nie będzie miała jakiejś dużej roli, bo tak jak słusznie zauważyłeś, jej droga ze Strange'em całkowicie się rozeszła. Strange poszedł w magię, w obronę świata, ma nowe obowiązki
wkroczył w ten szerszy, zupełnie inny świat, zostawiając niejako tą Christine właśnie tak z tyłu, trochę w swojej przeszłości. I tak jak na etapie właśnie pierwszego Strange'a mieliśmy zasugerowane, że kiedyś byli razem, teraz są przyjaciółmi tylko najprawdopodobniej, tak potem się pokłócili oczywiście, znaczy Strange ją zranił na tej zasadzie. Tak wydaje mi się, że w tym filmie może być powiedziane, że Strange na przykład przeprosił ją, wyjaśnił, ona mu wybaczyła, ale co najwyżej wydaje mi się, że mogą zostać przyjaciółmi, coraz mniej spotykającymi się przyjaciółmi, mającymi coraz mniejszy kontakt, ale że jednak ich drogi rozeszły się już na stałe i nie będzie tutaj żadnego powrotu, jakichś głębszych relacji. Tak jak zauważyłeś, Christine pewnie będzie miała kogoś innego i jakby jej wątek może być marginalny w tym filmie. Okej, to były nasze spostrzeżenia i to były nasze wspomnienia z pierwszego filmu Doctor Strange z 2016 roku. Zapraszamy na część drugą, w której będziemy omawiać drogę Strange'a w kolejnych filmach, czyli w Thorze Ragnarok, w Avengers Infinity War, w Avengers Endgame oraz w najnowszym Spider-Manie. A za tę część dyskusji dziękuję Ci, Radku. Dziękuję Ci, Łukasz, za zaproszenie, a widzów zapraszam na kanał Pogadajmy o Rzeczach. Tak, zachęcam do odwiedzenia kanału Radka. Link do jego kanału macie oczywiście w opisie. Sprawdźcie, bo tam są bardzo fajne omówienia filmów, seriali, ale również komiksów. Także zachęcam. I cóż, słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Cześć.